zanim pastor Roger przyjdzie i podzieli się słowem, ja tak tytułem wstępu i takiej zachęty chciałem podzielić się na taki temat. Czy to jest moje miejsce? I tak naprawdę chciałem powiedzieć tak o tym, jak wielką moc ma zaproszenie. To, jak kogoś zapraszasz gdzieś. I chciałem przeczytać jeden fragment na początek z Ewangelii Jana, z rozdziału pierwszego. Przeczytam cały fragment od 35 wersetu do 46. Więc pozwólcie, że przeczytam. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą z Nim, rzekł do nich: czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? I rzekł im: pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i pozostali u Niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za Nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego, i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus, spojrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy Piotr. Następnego dnia chciał udać się do Galilei, spotkał Filipa i rzekł do niego: pójdź za mną. A Filip był z Betsaidy, miasta Andrzeja i Piotra. Filip spotkał Natanela i ten rzekł do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał w zakonie Mojżesz, a także prorocy, Jezusa, syna z Nazaretu. Wtedy Natanel rzekł do niego: czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to powiedział: pójdź i zobacz. Wow. Jakie niesamowite słowa. Jakie niesamowite, jak ja czytałem ten fragment, tak Bóg pokazał mi, jak niesamowite znaczenie ma to, jak my podchodzimy do innych ludzi. Jak wielką moc ma to, że my zaprosimy kogoś, powiemy komuś coś. I chciałem na początek taki pokazać wam krótki filmik, który pastor Shibley ze Stanów umieścił na swojej stronie, bo oni przygotowują się do takiej celebracji wydarzeń, które będą u nich w kościele. I pozwolę sobie przetłumaczyć ten filmik też dla nas, żeby pokazać. Niecałe 3 minuty, więc zobaczmy. Back in 2016, I received an invitation to my 20-year high school reunion. Immediately, two things went through my mind. Number one, am I really that old? And number two, how much is this going to cost? Which just confirmed my first thought. In high school, I was kind of a nobody. I mean, I had a few friends and my mom was a big fan, but I wanted to be somebody. I wanted to be popular. I wanted all the girls to like me. The problem is that, well, I looked like this. I didn't have nice clothes. I drove my mom's minivan. Like, I was a disaster. The only girl that had any kind of relationship with was little Debbie. And my God, what a torrid affair we had. But like, no matter what I did, I always felt like I was invisible. Like, no matter what I tried, I was always on the outside looking in. So there I was, sheepishly walking into my reunion, not knowing what to do. So I just like grabbed some water and kind of moved off to the side of the room. And then I'm just kind of watching people. Like, how weird and creepy is that? I see all the beautiful people across the room laughing and reminiscing, having a wonderful time. And I don't have anybody to talk to. And in an instant, I feel all of the old inadequacies just flooding back in. My insecurities are screaming at me, like, you don't belong here. Why would you even come? No one remembers you. So right when I'm about to leave, just realizing this whole thing has been a terrible mistake, this girl, Katie, who I flunked chemistry class with, comes up to me and she says, hey, why don't you come sit at our table? And I said, sure. And it was amazing. Like, I had a wonderful night. Like, I couldn't believe it. It made all the difference in the world. Just having someone see me
and accept me. Katie made me feel like I belonged. And all this made me think about church. Like, I grew up in church. I'm very comfortable in church, but so many people don't feel that way. They walk in and they see all the perfect people laughing and having a wonderful time, and they feel like I did, like they don't belong. And we can say Jesus loves you and you're welcome here, but maybe they need what I need. Someone to come across the room and say, hey, why don't you come sit with me? God is sending people across our path, and they're not looking for just another church to attend. They're not looking for another program. They're looking for a place to belong. They're looking for a Katie. Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam, jak pierwszy raz wszedłem do kościoła. Akurat dzięki Bogu trafiłem do naszego kościoła, gdzie tylko drzwi się otworzyły, to od razu, wow, fajnie, cieszę się, że jesteś, o, fajnie cię widzieć. Ja patrzę, kim wy jesteście w ogóle, co za ludzie, jacyś dziwni, co wybraliście, że takie macie taką postawę. Ale ta, od razu ta miłość, która mnie przywitała od samych drzwi, to było niesamowite. I ja wierzę w to, że wiele ludzi przychodzi do kościoła i czują się tacy zagubieni, że tu nie należą, że to, tu są sami doskonali ludzie, ja tutaj nie pasuję. Ale wiecie, ta historia też tutaj, o której przeczytaliśmy na początku, pokazuje mi trzy takie bardzo ważne rzeczy, które króciutko chciałem z wami podzielić. Pierwsza z nich to jest ta, że ci, którzy poznali, będą pokazywać innym. Jeżeli poznałeś Jezusa, to pokażesz to innym. I tak naprawdę w 36 wersecie tutaj przeczytaliśmy, że gdy Jan ujrzał Jezusa przechodzącego, rzekł, oto baranek Boży. Wskazał na tego, który był centrum, który był najważniejszy w tym wszystkim. Jan nie bał się, że przez to, że wskaże Jezusa, straci uczniów, bo straci uczniów. Oni poszli za Jezusem. Ale dla niego najważniejsze to było to, żeby poznali Jezusa, żeby poszli za Jezusem. I to jest niesamowite, bo to jest też pragnienie, wierzę, że naszego serca i też mojego, żeby ludzie poznawali Pana, żeby ludzie szli za Bogiem. Nie za nami, za Kościołem, za programami, ale żeby szli za Panem. Dlatego ja wierzę w to i ja moim pragnieniem jest, żeby nasz Kościół był takim miejscem, w którym ludzie będziemy im wskazywać Pana. Że oto baranek Boży. Oto jest ten, który jest centrum tego wszystkiego, w czym my, o co tutaj wszystko chodzi. Chodzi o Jezusa. I dlatego, wiecie, ja sobie tak zadałem pytanie, gdy to czytałem, co ja wywyższam w moim życiu? Co jest najważniejsze w moim życiu? Bo tak naprawdę to, co jest najważniejsze w twoim życiu, to inni będą to widzieć. Będą na to patrzeć. Nie będą widzieć tych ukrytych rzeczy, które są gdzieś tam schowane za czterema ścianami, ale będą widzieć to, co jest dla ciebie najważniejsze. I teraz pytanie, co jest najważniejsze w moim życiu? Czy Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy ludzie widzą Boga w moim sercu, w moim życiu? Czy tak jak Jan, widzimy, o, oto jest ten, który jest najważniejszy. Nie ja, ale ten, który jest najważniejszy w tym wszystkim. Wiecie, bo tak naprawdę to prowadzi mnie do tej drugiej rzeczy. Ci, którzy znają drogę, poprowadzą innych. Nie? Tutaj widzimy w 38 wersecie, gdy Jezus pyta się, czego szukacie? Przyszli do Niego i pyta, on Jezus, czego szukacie? Wiecie, oni mówią jedno, gdzie mieszkasz? Gdzie przebywasz? Chcemy być z Tobą w obecności, chcemy Cię poznawać. Chcemy być tam, gdzie Ty jesteś. Chcemy wiedzieć, którą drogą idziesz. Chcemy być dokładnie w tych miejscach, które są dla Ciebie najważniejsze. Dlatego my chcemy tam być. Wiecie, to mi pokazuje, jak ważne jest to w naszym życiu, żebyśmy poświęcili co tylko się da na to, żeby poznawać Boga. Gdzie mieszkasz? Chcę być z Tobą, chcę przebywać z Tobą, chcę być w Twojej obecności. I tak naprawdę pytanie, które ja sobie zadaję i może też pozwólcie, że Wam zadam, ile czasu dziennie spędzasz z Bogiem, żeby Go poznać?
żeby później pokazać innym. Żebyś mógł innym powiedzieć, o, on tam mieszka, tam jest to miejsce, tam mogę przebywać z nim. I dlatego Jezus powiedział do nich tak, jak zapytali go, gdzie mieszkasz? On zapytał w 39 wersecie, pójdźcie, a zobaczycie. Po prostu takie proste. Jezus jest dostępny. On chce, żebyśmy z Nim przebywali. On nie otacza się jakimś murem tego takiej niedostępności, ale mówi, chodźcie, to zobaczycie. Chcecie wiedzieć, gdzie mieszkam? Chcecie wiedzieć, gdzie zatrzymałem? Chcecie przebywać ze mną? Chodźcie. To jest takie proste. Bo On chce, żebyśmy przebywali z Nim, abyśmy nauczyli się Jego i innym mogli przekazywać tą prawdę, którą od Niego otrzymaliśmy, tą całą prawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, ale na konferencji właśnie tydzień temu pastor Dragan miał takie kazanie właśnie w sobotę, ostatnie kazanie. I on właśnie o tym mówił, że szatan jest mistrzem podróbek. Że on robi podróbki i on udaje, podsyła ludziom podróbki Chrystusa. Żeby szli, ale nie za prawdziwym Jezusem, ale za tym fałszywym. Jest tak popularny taki Chrystus eucharystyczny i inny i tak dalej. Mnóstwo różnych takich podróbek. I co ciekawe, najbardziej niebezpieczna podróbka jest ta, która jest najbardziej zbliżona do oryginału. Bo trudniej jest to rozpoznać. I dlatego myślę, że tak ważne jest to, żebyśmy jak najwięcej przebywali z Jezusem, żebyśmy jak najwięcej przebywali w Jego obecności, abyśmy uczyli się Jego, kim On jest naprawdę. Abyśmy mogli innym pokazać to, jaki On jest. Żeby mogli pójść i zobaczyć też. To jest takie proste i to prowadzi mnie do tej trzeciej, ostatniej rzeczy. Ci, którzy się troszczą, podzielą się z innymi. I to jest cała nasza motywacja, którą mamy do ewangelizacji, do zdobywania innych. Troszczę się o tych ludzi. Zależy mi na tym, bo wiem, że jak wielką wartość ma jedna dusza. Dlatego chcę podzielić się z nimi tym, co sam otrzymałem. Dlatego od 40 wersetu czytamy o tym, jak ci uczniowie po prostu jeden zobaczył, powiedział drugiemu. Najpierw Andrzej powiedział Szymonowi, brat powiedział bratu, przyprowadził go do Jezusa. Potem widzimy Filipa, który przyprowadził Natanela, czyli przyjaciel, przyprowadził przyjaciela. Przyprowadził do Jezusa, bo to dla niego było ważne. Znaczy, oni przyszli z powodu głupiego, zwykłego zaproszenia, bo ktoś powiedział, o, słuchaj, poznałem, zobaczyłem, chodź, pójdź ze mną, zobaczysz go. Czy myślisz, że to jest takie dziwne? Czy ty, jeżeli masz, nie wiem, świetnego, powiedzmy, hydraulika, Mirek, pozdrawiamy Cię, który nas oglądasz teraz. Ale masz świetnego hydraulika. To gdy ktoś przyjdzie do Ciebie i powie, że mam problem z kanalizacją u siebie w domu, to co, nie powiesz mu, słuchaj, mam świetnego hydraulika, który może Ci pomóc w tej dziedzinie? Powiesz to, bo się troszczysz i chcesz pomóc tej drugiej osobie. Ale pomyślmy, jak często nam jest trudno podzielić się o tym, który nas zbawił, który swoje życie za nas oddał. Troszczysz się? Dlaczego się nie podzielić? Proste, zwykłe zaproszenie. Bóg może użyć tego prostego zaproszenia, by zmienić czyjeś życie. Oni powiedzieli, chodź, pójdź ze mną, znaleźliśmy tego, pójdź, zobaczysz, chodź. Takie proste zaproszenie. Bo może Bóg postawił cię może umieścił kogoś na twojej drodze po to, żebyś był drogowskazem dla tej osoby, która będzie kierować i wskazywać na Chrystusa. Czasami myślimy, ale co ja mogę, kimże ja jestem, żebym mógł innym mówić, dzielić się z innymi. Gdzie w 46 wersecie bardzo ładnie mi to pokazuje to. Natal rzekł, czy coś z Nazaretu może być coś dobrego? Co dobrego może w ogóle stamtąd wyjść? Nie? Jak odpowiedzieć na takie pytanie? A widzimy tutaj, jak niesamowite jest to proste, zwykłe zaproszenie. Chodź, zobacz. Nie musisz mieć wszystkich odpowiedzi na całym świecie. Nie musisz mieć odpowiedzi na każde pytanie, które ktoś ci zada. Możesz po prostu powiedzieć, wiesz co? Nie wiem, co ci powiedzieć, ale chodź, zobaczysz. Przekonaj się sam. Przyjdź. Tam na Okocimskiej 3 spotykają się. Możesz przyjść, zobaczyć, posłuchać, porozmawiać z innymi. Przyjdź, zobaczysz. Może nie masz odpowiedzi na wszystko, ale możesz powiedzieć, przyjdź i zobacz. Proste zaproszenie.
Gdy ci jeden drugiemu mówi, chodź, zobacz. I przyprowadzali do Jezusa i pokazywali, zobacz, tu jest ten, który ma odpowiedzi. Ja nie mam odpowiedzi, ale to, co mogę powiedzieć, to powiem, przyjdź i zobacz tego, który ma wszystkie odpowiedzi. Nie? Dlatego ja zachęcam siebie i zachęcam też was do tego, żeby być takimi ludźmi, którzy po prostu zapraszają, którzy robią wszystko, żeby po prostu innym pokazać, jak bardzo się troszczą. Wiecie, że są takie produkty na świecie, które sprzedają się bardzo dobrze, ale w ogóle nie są reklamowane. Nie wydawane są ani złotówki na reklamę tych produktów. Jak to się dzieje? Jeden poleca drugiemu i mówi, słuchaj, jest świetny produkt, o, musisz tego spróbować. Jezus jest kimś, kto zbawił nas, kto dał nam nowe życie, kto tak wiele rzeczy dla nas uczynił. Czemu mielibyśmy się tym nie dzielić z innymi? Ja zachęcam to was i siebie do tego, żeby być takimi ludźmi. Tak jak w tym filmiku widzieliśmy. Widzisz kogoś, podejdź do tej osoby, słuchaj, chodź, usiądź ze mną, porozmawiajmy, chodź, zobaczysz, poznaj, a zobaczysz, jak Bóg cię zmieni. I tak jak zadałem na początku to pytanie, czy należę tutaj, to myślę, że zakończę, tak, to jest moje miejsce. To jest moje miejsce, bo tutaj mogę poznać tego, który ma odpowiedzi na wszystkie pytania. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy otwierają drzwi dla innych i wskazują na Chrystusa. Nie na siebie, nie na Kościół, nie na organizację, na Chrystusa, bo tam są odpowiedzi. I nie bójmy się tak jak Jan, który wskazał na Chrystusa i uczniowie od Niego odeszli, bo poszli za Jezusem. Amen? Wow, greetings everybody. Thank you for having us here. It's such an honor and privilege to be with you. Pozdrowienia i dziękuję, że przyjęliście nas tutaj. Jest wielkim przywilejem dla nas i zaszczytem, że możemy być z wami. I like what Pastor Maciek said about I got the best of Poland. Podobało mi się, co Pastor Maciek powiedział, że mam najlepsze, co Polska ma do zaoferowania. So I have two things to say about that. Więc mam dwie rzeczy do powiedzenia na ten temat. To jest prawda, to jest ważne. It's true and it's important. The second thing is he gave an announcement for Bible school. Po drugie, on ogłosił, że będzie szkoła biblijna. But he forgot to mention that you're also invited to Bible school in Istanbul. Ale zapomniał wspomnieć, że macie również zaproszenie do szkoły biblijnej w Stambule. And so for any length of time you'd like to come, we have a house and a place and you're invited. We're starting our first Bible college session as soon as we get back on Saturday. My zaczynamy naszą pierwszą sesję szkoły biblijnej, jak tylko wrócimy do Stambułu w sobotę, jeżeli chcielibyście przyjechać na dowolną. So pray for us that na dowolną ilość czasu, to możecie coś mi. We will be inviting like the message. Sorry, we I have an echo and I can't concentrate when I have an echo. Mam jakieś echo albo coś takiego, nie mogę się skupić. We will be inviting people. Więc możecie to przyjechać, zapraszam was, zapraszamy was, jak długo chcielibyście zostać, będziecie mieli mieszkanie i w ogóle co po wam będzie. And that we invite not only students to come, but we invite our friends who are Muslim and they don't know the Lord yet, but we saw last semester that two received Christ and were baptized, and so Bible school can be a powerful tool. I zapraszamy do naszej szkoły biblijnej nie tylko studentów czy członków kościoła, ale też naszych przyjaciół, którzy są jeszcze nienawróceni, są muzułmanami. I w zeszłym roku dwie takie osoby przyszły do szkoły biblijnej, się nawróciły i były ochrzczone, więc szkoła biblijna może być wspaniałym narzędziem. So one more thing. We'll be teaching the book of Revelation on every Saturday and the book of Hebrews video class of Pastor Schaller on every Thursday. Więc będziemy mieć wykłady z Księgi Objawienia w każdą sobotę i z Księgi i z Listu do Hebrajczyków będziemy mieć wykłady Pastora Schallera na wideo co czwartek. And we have a Turkish translator. I mamy tłumacza tureckiego. This is such a big answer to prayer. To jest wspaniała odpowiedź na modlitwę. And he's an amazing disciple. On jest wspaniałym uczniem. He loves the Lord. Kocha Pana. He's in love with the Word. He loves the Church. Jest zakochany w Słowie Bożym, kocha Kościół. And
He's just a great guy. I'm just so thankful jest to God. Jest naprawdę świetny. Jestem bardzo wdzięczny Bogu za niego. Okay, so wow, this is such a, you know, just seeing your faces, it's like I feel like I'm at home in the family. Widząc tylko wasze twarze, to czuję się, jakbym był w domu z rodziną. So turn with me to 1 Corinthians chapter 8. Biblię na 1 Koryntian 8. And thank you, Pastor Maciek, for this message this morning. Really spoke to my heart. Dziękuję, Pastor Maciek, twój wstęp bardzo przemówił do mojego serca. And it is a seed thought that I will take with me to Istanbul. Jest to takie ziarno myśli, które zabiorę ze sobą do Stambułu. And what was on my heart this morning to share with you is very similar to this, what we heard. To, co Bóg położył mi na sercu, żeby z wami się dzisiaj podzielić, to jest bardzo podobne do tego, co mówił Pastor Maciek. Have you ever read a verse in the Bible and it just sticks in your mind and you like are thinking about it and thinking about it? Czy zdarzyło wam się kiedyś, że przeczytaliście werset biblijny, który pozostał wam w pamięci i cały czas myśleliście o nim? This is one of them. To jest jeden z tych wersetów. 1 Corinthians 8:3. 1 Koryntian 8:3. But if any man love God, the same is known of him. Lecz jeśli kto miłuje Boga, do tego przyznaje się Bóg. Think about if any man love God. Pomyślmy o tym, jeżeli ktoś miłuje Boga. The same is known of him. Do tego przyznaje się Bóg. We live in a world where it seems so important to become recognized and to be famous. Żyjemy w świecie, w którym wydaje się tak bardzo ważne, żeby ludzie nas rozpoznawali, żebyśmy byli znani. And we're taught in this life that to have a good self image you need to be important. I to życie uczy nas, że aby mieć dobry obraz siebie, musimy być kimś ważnym. But it can be such a lie. Ale to może być tak wielkim kłamstwem. Because our importance isn't based upon something great that we do. Bo to, czy jesteśmy ważni, nie bierze się z tego, z czegoś wielkiego, jakiegoś wielkiego czynu, którego dokonujemy. Turn with me to Philippians chapter 2. Otwórzmy na drugim rozdziale listu do Filipian. When we look at Jesus, we learn so much about what's important. Kiedy patrzymy na Jezusa, uczymy się tak wiele o tym, co jest naprawdę ważne. And his life, when we watch him, when we hear his words, when we think about his message, it changes us. Jego życie, kiedy mu się przyglądamy, kiedy słuchamy jego słów i rozmyślamy nad jego przesłaniem, ono nas zmienia. It orients us to the thing that's really important. Kieruje nas na to, co jest naprawdę ważne. Philippians 2, verse 7. Filipian 2:7. But made of himself of no reputation. And wyparł się samego siebie. He does the opposite of what you would expect. On zrobił coś przeciwnego do tego, czego byśmy się spodziewali. If you were God and you wanted people to know you, how would you do it? Gdybyś był Bogiem i chciałbyś, żeby ludzie cię poznali, to jak byś to zrobił? In a Bible school in Baltimore, one of the students said, "I would give everybody a dream on the same day." W szkole biblijnej w Baltimore jeden ze studentów powiedział, dałbym wszystkim sen tego samego dnia. Pastor Schaller said, "I would come as a cloud and I would go from city to city." A pastor Schaller powiedział, ja bym przyszedł jako obłok i szedł z miasta do miasta. Another student said, I would make all the animals begin to speak, the birds, the dogs, the cats, all of them would speak on that day. A inny student powiedział, że ja dałbym mowę wszystkim zwierzętom, żeby wszystkie tego samego dnia zaczęły mówić. But what's wrong with that? Ale jaki tutaj jest błąd? It doesn't work. To nie działa. It comes and then it's like, you know, months later you question, you know, did that really happen? Wiele miesięcy później pytałbyś, czy to naprawdę się zdarzyło.
We would say today if Jesus came in 2019, we would say we know how to make you famous. Gdyby Jezus przyszedł w 2019 roku, to powiedzielibyśmy, wiemy jak to zrobić, żebyś był znany. Walk on the water, we'll videotape it and we'll post it. Chodź po wodzie, my zrobimy film z tego i wrzucimy na przykład na Instagram. But Jesus would reject this method. Ale Jezus odrzuciłby tę metodę. He made himself of no reputation. Bo on zaparł się samego siebie. Have you ever wondered why in the scriptures when Jesus healed the blind man and when he healed the leper and when he healed different people, he said these words: "See to it that you tell no man." Czy kiedyś zastanawialiście się nad tym, dlaczego Jezus po tym, jak uzdrowił ślepca, czy trędowatego, czy dokonał innego cudu, mówił ludziom, tylko nikomu o tym nie mówcie? It says in Philippians 2:7, the rest of it, it says, and he took upon him the form of a servant. W dalszym ciągu wersetu 7 Filipian 2 czytamy, przyjął postać sługi. The word form is the word morphe in the Greek. It means one who is revealed on the inside but not seen. To słowo, które jest przetłumaczone na postać, to jest greckie słowo morphe, oznaczające kogoś, kto jest objawiony wewnątrz, ale nie jest widoczny. Like you would see Jesus, but you would not see Jesus. The real Jesus is on the inside. Na przykład widzielibyście Jezusa, ale nie widzielibyście Jezusa, bo prawdziwy Jezus był wewnątrz. Like Isaiah 53 verse 2 says, there was no beauty in him that we would desire him. W Izajasza 53:2 czytamy, że nie było w nim nic szczególnego, co by spowodowało, żebyśmy go pragnęli. So God came into the world this way. Więc w ten sposób Bóg przyszedł na świat. He took on the form of a servant. Przyjął postać sługi. Not looking to be recognized in the way that we would recognize. Nie szukając rozpoznania czy sławy tak jak my byśmy to robili. But a man that loves God, it is known of him. Ale człowiek, który ten, który miłuje Boga, tego będzie poznany przez Boga. Do tego Bóg się przyzna. What is known of him? Co to znaczy, że Bóg się do niego przyzna? That he loves God. And I like the, w języku angielskim jest tutaj powiedziane, it's different in the Polish translation. Actually. Oh. Okay. W języku angielskim jest tutaj powiedziane, że ten, który miłuje Boga, to będzie to o nim wiadome. Będzie o nim wiadome, że miłuje Boga. When someone loves God, it is recognized. Kiedy ktoś miłuje Boga, to widać to. It is recognized by God. Bóg to widzi. And it is recognized by people. I ludzie to widzą. Sometimes you don't say anything, but people around you recognize there's something different. Czasami możesz nic nie mówić, ale ludzie wokół ciebie zorientują się, że jest w tobie coś innego. You have a hope, you have a joy, you have peace in your heart that they don't have. Masz nadzieję, radość i pokój w sercu, których oni nie mają. And it's derived by a life that you have with God. I te rzeczy pochodzą z życia, które masz z Bogiem. A relationship with God. Z relacji z Bogiem. You love God. Kochasz Boga. And I like this. If you turn to Ruth chapter 2, we can see this picture. Widzimy to w Księdze Rut w trzecim rozdziale. In Ruth chapter 2, we see that Ruth has a reputation that she didn't plan. W rozdziale drugim widzimy, że Ruth ma reputację, której nie zaplanowała. In chapter 1, she has this, not an argument, but she makes a declaration of what she wants to do with her life. W rozdziale pierwszym widzimy, jak ona wyznaje, co chce zrobić w swoim życiu. She wants to follow Naomi.
Chce iść za Noemi. She's going to leave everything behind. Chce zostawić wszystko za sobą. She says that your people will be my people. Mówi, że twój lud będzie moim ludem. She says your God will be my God. Mówi do Noemi, twój Bóg będzie moim Bogiem. She says where you are buried, I will be buried. Gdzie ty będziesz pochowana, tam i ja będę pochowana. It says in the Bible that her mind was set to go with her. W Biblii czytamy, że ona postanowiła iść z Noemi. So when she went to this new place that she had never gone to. Więc kiedy przybyła do tego nowego miejsca, w którym nigdy wcześniej jej nie było. There is a man named Boaz. Był tam człowiek o imieniu Boaz. He's called a kinsman redeemer. Jest nazywany odkupicielem, krewnym odkupicielem. And this is what he says about this lady. I on mówi o niej tak. A lady that loves God. O tej kobiecie, która kocha Boga. It is in Ruth 2, verse 11. W Rut 2:11. And Boaz answered and says, "It has fully been shown to me all that you have done unto your mother-in-law since the death of your husband, and how you have left your father and your mother and the land in your nativity, and art come to a people which you knew not." Boaz odpowiedział jej mówiąc, powiedziano mi wszystko dokładnie, jak postąpiłaś ze swoją teściową, gdy umarł twój mąż, że opuściłaś swego ojca i swoją matkę i swoją ziemię, w której się urodziłaś i poszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. When someone loves God, it is known of them. Kiedy ktoś miłuje Boga, to wiadome jest to o nim. It's the most important quality of our life. To jest najważniejsza cecha naszego życia. That we simply have a relationship with the one who died on the cross and we love him. Po prostu, że mamy relację z tym, który umarł na krzyżu i że go kochamy. It sounds so simple. To brzmi tak bardzo prosto i zwyczajnie. And it is simple. Jest to proste. But it can be missed. Ale można to przegapić. The desire for a reputation can be so big. Pragnienie reputacji może być tak wielkie. Here's an interesting thought. Look at this in Matthew 6. Ciekawa myśl znajduje się w Mateusza 6. In verse 6. W wersecie 6. In verse 5. W wersecie 5. Look at the people who want reputation and those who are not looking. Spójrzcie na tych, którzy chcą stworzyć sobie jakąś reputację, dorobić się reputacji, i tych, którzy nie szukają reputacji. In verse 5 it says, "And when you pray, you shall not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Truly I say to you, they have their reward." A gdy się w wersecie 5 czytamy, gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy, gdyż oni lubią modlić się, stojąc w synagogach i na rogach ulic, aby pokazać się ludziom. Zaprawdę powiadam wam, otrzymali zapłatę swoją. But when you pray, enter into a closet, and when you have shut the door, pray to the Father which is in secret, and the Father which sees in secret shall reward you openly. Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. Like God is looking at the secret parts of our heart. Bóg szuka tych ukrytych, tajemnych części naszego serca. There's a purity about something done in secret because that's who you really are. Jest coś czystego w tym, co robimy w ukryciu, bo to jest tym, kim naprawdę jesteśmy. This one's interesting. The same chapter 6, look at this in verse 1. It says, "Take heed that you do not your giving before men to be seen of men, otherwise you have no reward for your Father which is in heaven. Therefore, when you do your giving, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Truly I say to you, they have their reward." Ciekawe jest też to, co czytamy w wersetach 1 i 2 rozdziału 6.
Baczcie też, abyście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano. Inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie. Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam, odbierają zapłatę swoją. I love this video a lot because of you could identify with the guy in the back of the room saying, like, you know, I'm a nobody, I'm back here, nobody recognizes me, nobody sees me. Why did I even come? Podobał mi się ten filmik, bo mogłem się utożsamić z tym człowiekiem, który stał gdzieś w kącie i myśląc, nie wiem, po co tutaj jestem, nikt mnie nie poznaje, nikt mnie nawet nie zauważa, po co w ogóle tutaj przyszedłem. You can be in the church and you could be sitting somewhere in the church and be thinking, like, I'm not so important, I don't have a talent that somebody can recognize. But God says different. God says, if you love me, you will be known of me. I możemy tak czuć się w kościele, że siedzimy gdzieś, nie mamy żadnego talentu, który ludzie rozpoznają i wydaje nam się, że jesteśmy niezauważeni, ale Bóg mówi, że jeżeli miłujesz mnie, to ja się do ciebie przyznam, będzie to o tobie wiadomo. Another place to go, Revelation chapter 2. Jeszcze otwórzmy w Księdze Objawienia 2. I've been thinking a lot about this, preparing for our Bible college classes. Dużo o tym myślałem, przygotowując wykłady do szkoły biblijnej. When you look at the book of Revelation, think of it in terms of a bride being prepared for her wedding. Czytając Księgę Objawienia, myślmy o tym jako o przygotowaniu oblubienicy na ślub. She's so beautiful. Ona jest tak piękna. She's so prepared. Jest tak wspaniale przygotowana. She's so loved. Jest tak bardzo kochana. It's a picture of the church. To jest obraz Kościoła. We are his people. My jesteśmy jego ludem. And God has set his love upon his people. I Bóg umiłował swój lud. The first church that is talked about is the church of Ephesus. Pierwszy kościół, o którym jest tutaj mowa, to kościół w Efezie. And I love the how God how it's Jesus speaking here, and he comes to his church. Bardzo mi się podoba to, kiedy Jezus, który tutaj mówi, przychodzi do swojego kościoła. It says, unto the angel of the church of Ephesus, write these things, says he, who holds the seven stars in his right hand and walks in the midst of the seven golden candlesticks. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. We know what the seven stars are. Wiecie, czym są, jest siedem gwiazd. Because chapter 1 verse 20 tells us that the seven stars are the seven messengers of the church. Bo w pierwszym rozdziale czytamy, że siedem gwiazd to siedmiu posłańców wysłanych do kościoła. And they're in God's right hand. I oni są, Bóg trzyma ich w swojej prawicy. You might not like the messenger of the church. Może nie podoba ci się posłaniec, którego Bóg przysłał do kościoła. Ale Bóg trzyma go w swojej prawej ręce. And it's God's church. I jest to Boży Kościół. And he's building his church. I on buduje swój Kościół. And he loves his church. I on też kocha swój Kościół. His church will be an amazing success. Jego Kościół odniesie wielki sukces. Because those that love God will be known of him. Bo ci, którzy miłują Boga, zostaną, do tych on się przyzna. And then there's seven candlesticks. Potem mamy siedem świeczników. The seven candlesticks are the seven churches. Siedem świeczników to siedem kościołów, siedem zborów. And Jesus walks in the midst of his churches. I Jezus chodzi pośród swoich zborów, pośród swoich kościołów. He pays visit to every church. Odwiedza każdy z nich. He is interested in what's happening in the church. Jest zainteresowany tym, co dzieje się w kościele. And the first thing he says. I najpierw mówi. I know, and you could stop right there. He lists things. I know your works, I know your labor, and I know your patience. Mówi, znam, i moglibyśmy tutaj się zatrzymać, ale on wymienia, podaje listę, znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją. He recognizes everything that's going on. On widzi, rozpoznaje wszystko, co się tam dzieje. But in this particular church, with all the good things that were going on, there was something very important that was missed.
Ale w tym ten zbór, w którym tyle było dobrych rzeczy, przegapił jedną ważną rzecz. I mean, think about it. There was a labor of love. Więc spójrzcie, tam była, był trud miłości. There was a work of faith. Było dzieło wiary. And there was a patience of hope. I wytrwałość nadziei. There was discernment to discern the things that are not true. Oni mieli rozróżnienie i potrafili rozpoznać to, co nie było prawdą. The people had, it says here in verse 3, patience. Tutaj w wersecie trzecim jest powiedziane, że ludzie w tym kościele mieli wytrwałość. The kind of patience that circumstances did not cause them to be cause them to lose hope. Mieli wytrwałość taką, która powodowała, że pomimo okoliczności nie tracili nadziei. They would not quit. Oni nie rezygnowali. That's a pretty good church. Całkiem niezły kościół. Like what more do you need here? Czego jeszcze chcieć od nich? But Jesus says the most important thing is neglected. Ale Jezus powiedział, zaniedbaliście to, co najważniejsze. He says you left your first love. Porzuciliście swoją pierwszą miłość. But they had love. Ale oni mieli miłość. They had love for people. Mieli miłość dla ludzi. They had energy in their faith. Ich wiara była energiczna. It seems like everything is right, but there's just one thing that's so important that was neglected. Wydawało się, że wszystko było w porządku, ale brakowało jednej rzeczy, która została zaniedbana. It's called first love. I Jezus nazywa ją pierwszą miłością. And we know that first love, like we read in 1 John, that we love him because he first loved us. W pierwszym liście Jana czytamy, że my miłujemy jego, bo on pierwszy nas umiłował. But what is that? Ale co to znaczy? What does that mean, that co to znaczy? To have first love. Mieć pierwszą okay, miłość. Okay, God first loved me. Dobrze, bo pierwszy mnie umiłował. Before I loved him, he showed his love to me. Zanim ja jego pokochałem, to on okazał mi swoją miłość. This is so interesting. Turn with me to I hope I can find it. Second Corinthians chapter 8. W drugim Koryntian 8. And Paul is writing a letter to a church. Paweł pisze list do kościoła of Corinth. W Koryncie. They had a lot of problems. Oni mają dużo problemów. They were not this kind of church of Ephesus. Oni nie byli takim kościołem jak kościół w Efezie. They filled with troubles. Ale mieli mnóstwo różnych kłopotów. So what does Paul do in his teaching? He uses another church that he knows of and says that they have done something that is so big and so important that it has caused them to have the proper orientation to the Lord. I więc Paweł tutaj w swoim nauczaniu podaje przykład innego kościoła, innego zboru, który dokonał czegoś tak wielkiego i tak wspaniałego, że to sprawiło, że oni mają właściwą relację z Panem. The church is the church of Macedonia. Jest to kościół w Macedonii. The church of Warsaw. Kościół w Warszawie. It says here in verse 1, moreover the brethren we do you to the revelation of God's saving purpose of the grace of God bestowed upon the churches of Macedonia. Tutaj w wersecie pierwszym czytamy: powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim. What did they do with the grace of God? Co oni zrobili z tą łaską Bożą? Look at this in verse 5. Spójrzcie na co się dzieje w wersecie piątym. And this they did not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam za wolą Bożą. What's the first thing they did?
Co zrobili najpierw? They gave themselves to the Lord. Najpierw oddawali się Panu. The focus was on the Lord. Byli skupieni na Panu. In the Old Testament, the priests were first to minister to the Lord. W Starym Testamencie kapłani byli najpierw poświęcani Panu. They had this beautiful orientation. Najpierw służyli Panu. Oni byli zwróceni ku Chrystusowi. It's so tempting to get a reputation a different way. Jest bardzo kuszące szukać reputacji w inny sposób. It's so easy to get a reputation today with with internet. Łatwo jest zbudować sobie reputację w internecie. And you would be known of everybody. Żeby wszyscy cię znali. I heard a report recently of something that's new in our day where teenagers 40 million teenagers signed up to enter into this contest where they with video games they shoot and they kill the opponent. Czytałem niedawno o takiej jakimś nowej modzie czy czymś takim, że 40 milionów nastolatków zarejestrowało się w jakiejś takiej grze, w której strzela się, żeby zabić swojego przeciwnika. 40 milionów. Signed up. Zapisało się do tego. 100 of the 40 million were selected as the top contestants. 100, to były takie jakieś zawody czy coś w tym rodzaju i 100 osób z tych 40 milionów zostało wybranych do finałów. And the 100 that was selected will have already had this battle on the internet, and they opened up the Arthur Ashe Stadium in the United States for all the young people to come and gather and watch the competition. I te 100 osób będzie jakoś tam grało w tą grę i współzawodniczyło ze sobą. I wynajęto olbrzymi stadion w Stanach Zjednoczonych, gdzie nastolatki będą mogły przyjść i zobaczyć te rozgrywki. And the winner receives $3 million. I zwycięzca otrzyma $3 miliony. And there's a young 14-year-old boy who was selected as one of the 100 contestants. I jednym z tych 100 uczestników finałów był 14-letni chłopiec. And he made it to the 3 levels that they train for. Który przeszedł przez 3 poziomy. The first level is that you have to kill all the enemy in order to save the world. That's level 1. Na pierwszym poziomie trzeba było zabić wszystkich wrogów, żeby uratować świat. Level 2 is you kill each other until the last person remains. Na drugim poziomie trzeba było pozabijać wszystkich innych, żeby tylko jedna osoba została. And then level 3, you create your own worlds and you have your battles. I na trzecim poziomie stwarza się swój własny świat i ci zawodnicy toczą walki między sobą. And somebody interviewed this 14-year-old boy's parents and asked the father, "Are you concerned about your son spending so much time and making so much money?" I ktoś przeprowadził wywiad z ojcem tego 14-letniego chłopca i zapytał go, czy nie przeszkadza panu, że pana syn spędza tyle czasu na tej grze i zarabia tyle pieniędzy. At 14 he made $300,000 already. Już w wieku 14 lat zarobił $300,000. The father said that you have to be a special parent for somebody like this. Ten ojciec odpowiedział, że dla kogoś takiego, ktoś taki potrzebuje wyjątkowych rodziców. He says, "At least I know where my son is. He's in his room where it's safe." Mówi, przynajmniej wiem, gdzie jest mój syn. On jest w swoim pokoju i jest tam bezpieczny. But what is being known in him? Ale co o nim wiadomo? What's happening on the inside? Co się dzieje wewnątrz tego chłopca? What is feeding his soul? Co karmi jego duszę? How is he being developed as a young person, ready to handle the things that life will come? Co bring his way? Rozwija go jako młodego człowieka i przygotowuje go do tego, żeby radzić sobie w tym świecie? Yes, he will have money.
Tak, będzie miał pieniądze. Security. Bezpieczeństwo. Many things. Wiele innych rzeczy. But a man that loves God, it will be known of him. Ale człowiek, który miłuje Boga, do niego Bóg się przyzna. The most important thing that we can have is a relationship with God. Najważniejsza rzecz, którą możemy mieć, to relacja z Bogiem. It's the most important thing in life. To jest najważniejsze w życiu. A privilege to have fellowship with a living Savior. Przywilej, który polega na tym, że mamy społeczność z żywym Zbawicielem. In Turkey there are, in Istanbul there are at least 20 million people. W Stambule żyje co najmniej 20 milionów osób. Most of them don't have any relationship with God. Z których większość nie ma żadnej relacji z Bogiem. And they don't even believe it's possible for a relationship with God. Nie wierzą nawet, że jest możliwe mieć relację z Bogiem. That God is not interested in them. Że Bóg nie jest nimi zainteresowany. Nor would he do anything for them. Ani że chciałby cokolwiek, byłby skłonny cokolwiek dla nich zrobić. But God loved us first. Ale Bóg pierwszy nas umiłował. And we love him. I my miłujemy Jego. He invited us into his life. On zaprosił nas do swojego życia. He gave us a divine invitation. Dał nam swoje boskie zaproszenie. Jesus said the word, "Come unto me." Jezus powiedział: "Przyjdźcie do mnie." It's a beautiful word. To jest piękne słowo. Isaiah 1:18. Come, let us reason together, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Przyjdź, spierajmy się razem, mimo że twoje grzechy są czerwone jak szkarłat, będą białe jak śnieg. Even in the book of Revelation in chapter 22 it says that the bride and the spirit invite, they say come. Nawet w Księdze Objawienia w rozdziale 22 czytamy, że oblubienica i duch mówią: przyjdź. God is inviting people. Bóg zaprasza ludzi. Like this message that we heard from Pastor Maciek. Tak jak słyszeliśmy od pastora Maćka. It's such a privilege to tell people what's the best thing in life. Tak wielkim przywilejem jest mówić ludziom, co jest najlepsze w życiu. Come, I want to invite you to meet my best friend. Przyjdź, chcę, żebyś poznał mojego najlepszego przyjaciela. We're asked all the time, why do you come to Turkey? Ciągle nas ludzie pytają, po co przyjechaliście do Turcji? And the answer is Jesus. I odpowiedzią jest Jezus. It's so simple. To tak proste. We love him. Kochamy go. Because he first loved us. Bo on najpierw umiłował nas. Amen. 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 If you're here and you don't have Jesus as your best friend. Ale jeżeli Jezus nie jest twoim najlepszym przyjacielem, You can learn how to be a good Christian. To możesz dowiedzieć się, jak być dobrym chrześcijaninem. And miss everything. I wszystko przegapić. Because we need Christ. Bo potrzebujemy Chrystusa. Personally. Osobiście. In our heart. W naszym sercu. So let's bow our heads, close our eyes. Pochylmy głowy i zamknijmy oczy. If you're here and you've never got to know this amazing Savior Jesus Christ, invite him in your heart tonight. Nigdy nie poznałeś tego wspaniałego Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus. Just say, Jesus, come in. To zaproś go do swojego serca dzisiaj. Powiedz: Jezu, przyjdź. I'm trusting you. Ufam ci. Save me. Zbaw mnie. Deliver me. Uwolnij mnie. Help me to know you. Pomóż mi poznać cię. And I pray this prayer in Jesus' name. I modlę się o to w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Okay. So, by the way, if you really prayed this prayer and it's your first time accepting him, please share it with somebody. Jeżeli tak się pomodliłeś szczerze i zrobiłeś to pierwszy raz w życiu, to podziel się tą informacją z kimś. It's important to share what you have. Bardzo ważne, żebyśmy dzielili się tym, co mamy. Amen. Thanks. Amen.